Siemaneczko, z tej strony Tajniaczek i witam was w kolejnym odcinku z Battlefielda 3. Tym razem zagram sobie zespołowy deathmatch na kanałach NoShar. Zobaczymy, może nam coś się tutaj uda ugrać. Dawno już nie grałem w BF-a i pomyślałem, że fajnie by było coś tego nagrać i wam pokazać. Wow, ale ładny granci tutaj poszedł. Widzę, że mamy małe zgranie. Oj, troszkę to mi przycina. Oby takich ścinek było jak najmniej. Potem się będzie wszystko źle renderować. Ouu, M320. No całkiem pomysłowo, widzę. Pomyślał gościu. To jest normal, także ja myślę, że nastawimy się na sieczkę. Wybieram sobie tutaj AEK z granatnikiem dymnym. Może to pomoże trochę w obronie tutaj naszych. Ouu, no widzicie. Ambicje, ambicje i dobrze mi nie idzie, ale przecież ważny jest fan, nie skill. Chociaż czasami ten skill też jest ważny. Okej. Okay. Ooo. Ale mnie skosił, a nie zauważyłem gościa. Także raczej w tym filmiku tutaj nie pokażę nic jakichś specjalnych umiejętności, bo ogólnie teraz coraz mniej już gram w BF-a. Dobra, tutaj tego gościa wskrzesimy, bo to wsparcie to się zawsze... O, widzicie. Człowiek wskoczy nawet za ten kontener i cię ubije. Taki ten zbugowany ten BF jest. No cóż, no ale co zrobić? Już my na to nic nie poradzimy. Tam rzucimy granatę, odbijemy od konteneru. Wow, wow, tu. No, nie wychodzi mi coś. No, sobie myślałem, czy może właśnie dzisiaj Batmana nie nagrać, ale stwierdziłem, że nie ma po co nagrywać czegoś, na co nie mam po prostu ochoty i zmuszać się do tego. Dlatego postanowiłem nagrać Battlefielda. Znaczy, no to przede wszystkim, bo już dawno nie było, nie? I... Ale sieczka, no ja pitole, nie wiadomo skąd, z której strony nawalają. Ja tu dwóch zabiłem, a padłem już, słuchajcie, ile razy? 6 razy. Myślę, że bardziej tutaj trzeba będzie jakąś tą kamperską pozycję przyjąć. I polecimy sobie zwiadowcą. Co okazało się już bardzo wiele razy słusznym wyborem na kanałach. No Jezu. To M417 jest naprawdę dobre, szczególnie na hardkorze. Szczególnie na hardkorze, to muszę przyznać. Dobra, tu weźmiemy pistolecik, bo być może będzie okazja na bliski kontakt z wrogiem, a w tym tutaj bardziej przeważa pistolet. Ten, czy na przykład Magnum. Magnum też jest bardzo dobrym rewolwerem. No, proszę bardzo. Ojej, żeśmy się tu zamotali. No, jak widzicie, miałbym teraz AEK-a, to bym ładnie pojechał. A przecież mam tutaj. A, okej, okay, dobra. Spróbujemy jeszcze raz AEK-iem, tylko no, teraz tu od tej strony nas rzuciło. O. No, chyba wybrałem sobie złą mapkę, albo bynajmniej złą ilość ludzi, bo 64 graczy jest to naprawdę spora liczba. Zagram, myślę, że do końca tą... Wow, no dajcie mi to przejść, nie? Tam jest ktoś w ogóle, czy... Okej, okay, ubiłem kogoś, no ładnie. Widzicie, AEK trochę potrafi na pysk jakąś taką salwę dosyć ładną i konkretną zadać. Damy im tutaj dymnego, co by się trochę zamotali. Przeładujemy go sobie grzecznie. On już jest przeładowany, okej. Okay. Nie! Teraz widzicie, będą strzelali tylko tak na oślep, żeby... Ja tu będę... Ouu, no proszę. No oczywiście zawsze jakiś spammer znajdzie się. Wskrzesisz go? O, nie zdążyłem.
Ale to się zdarza oczywiście, wiadomo, i najlepszym. Postrzelamy tam czasami na oślep, zawsze można kogoś trafić. Profilaktyczny granat. O nie, no szybciej, 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 szybciej! No, widzicie, tak myślałem, że właśnie zaraz ktoś mnie od prawej strony weźmie, bo wcześniej zauważyłem, że jest tam... Było, znaczy bardzo dużo tych naszych oponentów. Okej. Reanimacja, no dzisiaj całkiem dobrze chyba się sprawdzam jako medyk. Daj mi jako... No matko, no i skąd ten gościu się dowiedział, powiedzcie mi, ja dlatego nie lubię tych takich spawnów losowych. Bo możesz sobie siedzieć z kumplami na przykład, z gdzieś tam jakąś grupką. Pykacie sobie powiedzmy dwóch snajperów, to jakiś medyk, wsparcie, żeby zawsze ten... Żeby amunicja zawsze była. I nagle zachodzi wam taki, powiedzmy, gościu z klasy wsparcia, z, powiedzmy, peczęgiem. No i ogólnie to już jest po was. Wód? Czemu tutaj widzę czerwoność? Okej, widzę, że tutaj już nasi dobrze zadziałali. Okej, tutaj bardzo ładna akcja. Trzeba wszystko przeładować, by nami to był główną broń, pierwszorzędną, tak zwaną. No chyba będzie raczej asysta, tutaj z takiego daleka musiał... O, zdążymy, zdążymy! Stawaj gościu, jesteś nam potrzebny. Dobra, rozwaliłem tutaj znacznik. No już coraz lepiej ta moja sytuacja, bynajmniej w statystykach się na pewno poprawiła. Punktowo na pewno nie stoję źle, bo dużo reanimuję. O je. Peczęg. To był M249 chyba. Wow. Hop, wstawaj gościu. Tutaj mamy jakieś... Kozaczków. Także my tutaj zyskamy, proszę bardzo. Ty gościu, straciłeś, wow, słabiutki jesteś, wow, wow, wow. Dobra, co, nie będę ryzykował, a na złość im rzucę tutaj dymnego. Bardzo ładnie, wskrzeszać tu, wskrzeszać. Kurde, panowie, dobra, punkty dla mnie. No, cóż, i kolejny raz padłem. Ale nie powiem, runda była całkiem fajna, bo dużo, dużo wskrzeszałem, trochę też pozabijałem. Zaraz zobaczymy moje... Na pewno będące poniżej przeciętnej staty, tak? No cóż, także ja wam dziękuję za uwagę. Był to dosyć krótki meczyk. Mam nadzieję, że wam się podobał. Nie gadałem głupot, tak mi się wydaje. Także ja się z wami żegnam. Zapraszam do innych również materiałów. Trzymajcie się i cześć!